World League of Players, and Audiogenics. W drugiej rundzie sezonu 5 Splitu Retro emocje sięgnęły zenitu. Mikołaj Marciniak, znany jako MKX, wykręcił fenomenalne okrążenie w kwalifikacjach, zdobywając pole position dla McLarena. Wydawało się, że ekipa ma realną szansę na zwycięstwo, ale wyścig pokazał, jak nieprzewidywalne potrafią być te zawody. Po raz drugi z rzędu zwyciężył Repcak, czyli jednoręki Kubica, pokazując, że nie ma sobie równych. Na drugim miejscu zameldował się nie kto inny, tylko kierowca Ferrari Bartek Claudel, a na podium uzupełnił ponownie MKX, kończąc jako trzeci. Walka była zacięta do samego końca, a teraz przed nami kolejne emocje w Grand Prix Bahrajnu. Nie możecie tego przegapić. Thank you.